Co masz, Kuba? Paczkę. O, paczka przyszła do mnie? No. Niespodzianka nakłada? Tak. Ja też i tak mówię, patrzę. I ty? Czego to wypasowało? No, przypasuj mi to. Siema, siema, hajos. Elo, elo, dziadek już chodzi dzisiaj w butach? No. Mam buty. I mamy taką paczuchę. Trzeba ją pakować. Tutaj zobacz, jakie kółka załatwiłem do jazdy na drogę szosową. Fajna oponka, nie? Bardzo szeroka. Bardzo. Ciężkie to jest? Tak, nie za bardzo. Jak one szeroko będą stały? Tu, z przodu, z tyłu znaczy. Tak? No. Te są większe, ale tak trochę, moim zdaniem. No, podobne. I 2 cm szersze. Ale będzie się na nich uślizgi robiło. To będziesz tak normalnie bączki robił, że szok. Otworzymy naszą paczuchę. Paczucha! Słuchaj, tam jest nóż, Kuba. Dzięki. Trochę ciężej, ale dobra. Ale jest. Jestem cały od stąd dotąd? No. Chodź tutaj. No. Ja nic nie patrzę, patrzę tylko na ciebie. Jeszcze się widzisz, czy nie? O, widzę. Co to jest? Co to jest? Co, pomożesz mi zamontować? Mogę pomóc. Tylko wiesz, ja będę miał tak, wiesz, będę kamerował i pomagał sobie montować, nie? Więc tak... No, patrz, będzie dalej stało niż to. Będzie lepiej. Ale tu jest problem, bo nie będę miał gdzie zawiesić tablicy rejestracyjnej, zobacz. Problem jest mały. No i kierunkowskazów. A właśnie, bo tu są jeszcze kierunkowskazy i... A tablica jest trochę najważniejsza, nie? No, słabo, nie? No. Ale będzie tak wystawało, zobacz. Aha. Demontujemy? No, dobra. Tak mówię, tak biorę do ręki i tak coś czuję, coś tak... A, słuchajcie. Pytaliście mnie o smar. Czym smarujemy łańcuchy? To jest właśnie produkt firmy Nova Bike. I to jest smar z takim oznaczeniem NVB+. To jest typowo do offroadu, ale dopóki tego produktu nie mieli, my smarowaliśmy zwykłym smarem. No. Też... Taki produkt. O. Też ich produkcji, ale po prostu ten jest biały, a tamte są przezroczyste. Aha, czyli jak ten jest biały, a tamte są przezroczyste. Taka jest różnica. Właściwości mają takie same, nie wiem, ten biały, no... Też... Lepszy jest trochę. No, no jest lepszy, bo jest typowo do offroadu, ale my smarujemy też tamtymi. To są w tamtej skrzynce, no. Tam, o. Tak. Wiesz co? Tutaj mamy stare, kompletne... Handbary. Handbary 2. Tak, do sprzedania za 150 zł je mamy z przesyłką. Wydech. Wydech FMF-a. W sumie 3 tygodnie założony na 500. Za 1300 z przesyłką go sprzedamy. 1300. Tak jest. Pasuje do 450 i do 500 ATM-a. Tomek, pomożesz nam rozkręcić? A tu przechodzimy do skrzynki takiej. Co już kiedyś dostaliśmy, jak premium, nie? Premium. No, premium. Tu ją dostaliśmy już trochę dawno, ta, nie? Ta. Bo to... Teraz tak, smary, nie? Smary. Smary. Są w różnych opakowaniach. Smar i drugi smar. Tak, zależy jaki tam kto potrzebuje. Są też jeszcze zupełnie takie malutkie buteleczki. Ze smarem? No. O, jakie małe! No. Tego typu buteleczki są też. Ale ja skupię się tutaj na tych smarach, nie? Bo to jest najważniejsze w motocyklu, co potrzebujemy. Nova Bike też jeszcze do każdego tej wielkości smaru dokłada taką nakładkę, gdzie po prostu... To jest akurat moja zużyta. Ona ma już, nie wiem, chyba z 2 lata. I po prostu jak smarujemy łańcuch, no. To nam nie leci po podłodze, nie musimy nic podkładać, nie?
To jest ich taki patent. To jest oczywiście do złożenia. Tu jest na rzep. Taka ciekawostka. W sumie możemy używać tej rurki. Możemy ją również ściągnąć. Aha. No ja zresztą pokażę. Oj, przepraszam. Szybko trzeba przemyć kubę. Oczy. Wodą. Leć, wodą przemywam. No i taka sytuacja, tragedia się stała. Kubie bziknął. Bziknąłem smarem w oczy, no. No lipa po prostu. Żyjesz? No. O Jezu, jeszcze coś się wysypało. Uważaj, bo to już nie nalepi na to, żebyś się jeszcze nie przewrócił. Jaki nasz zawód jest niebezpieczny, Kuba, nie? No. Przepraszam cię, nie chciałem, nie wiedziałem, że jak to pociągnę, to trzymaj. Ja już odchodzę. Dobra. No właśnie, to trzeba tak zrobić, nie? Albo tą rurkę po prostu sobie wyciągnąć, nie? A ja ją pociągłem, wiesz? O, i poszedł. Smar. Nie szybią cię oczy? To dobrze. No leciałem. Za drzwi. Potem znowu wziął i do łazienki. Dobra, to chowamy, nie? Te niebezpieczne środki. Ale jako smar to jest dobre. Do oczu tego nie stosujcie. Nie. Tylko nie. Co tu jeszcze mogę wam pokazać z tej skrzynki? To, że to jest niebezpieczna skrzynka. No. I to wszystko. I do czyszczenia łańcucha. Bardzo dobry, wydajny szampon. Do mycia. Taki szampon. My myliśmy, nie? No, szampon to szampon. Jaki do włosów? Rozkręcamy, pomagam. Co pomóc? Może ten duży, aby... Tylko będziemy mieli problem, gdzie tablicę rejestracyjną zamontować. Nie. Nie. Powinno wejść na rozstaw. Tak? Tu się odkręci te. Aha. Kierunkowskazy jedynie. A ten stelaż sprzedamy, Kuba? Nie wiem. Nie, ja bym go zostawił, bo to... Zostawimy. Bo to też aluminium chyba jest, nie? Czy co to jest? Aluminium. Myślałem, że kółka będą bardziej granatowe, no ale... Lepiej niebieskie niż żółte, nie? No. Ani czarne jeszcze, czarne nie? Czarne by mogły być, nie? Czy nie? No. Czarne? Czarne. No to jak się zniszczą, to założę czarne. Czarne? Proszę? To się nie pomaluje, bo to jest od deskorolki kółka. Sprejem? Nie, no to zejdzie. Desko. To jest barwione w masie. No, na kółko, żeby jeździć na tych dwóch. I żeby dziadek się nie przechylił i żeby kład poleciał do przodu. Do tyłu. Do tyłu? No, żeby do tyłu i tu się oparł. Ale tak, jakbyś tego nie miał, to by kład poleciał do przodu, a ty do tyłu. Nie, kład do tyłu i ja do tyłu. Aha, no to jeszcze go a tak stanie, no. I tak coś mogę otrzymać? No. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.